Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Wymaga wprowadzenia rządowych regulacji i nadzoru, twierdzą światowi eksperci z dziedziny AI. Elon Musk wraz z grupą ekspertów z dziedziny AI apeluje o zatrzymanie na kilka miesięcy prac nad sztuczną inteligencją. Miliardera wspiera m.in. Steve Wozniak, współzałożyciel Apple. Musk w swoim liście otwartym wzywa do wstrzymania prac nad systemami potężniejszymi od ChatGPT-4. Miliarder zwraca uwagę na duże zagrożenie dla ludzkości. GPT-4 jest nowym modelem sztucznej inteligencji opracowanym przez firmę OpenAI. GPT-4 ma być zdolny do zdania egzaminu prawniczego z wynikiem bardzo dobrym, czy standaryzowanych testów dla uczniów szkół średnich. Ma też odpowiadać na tekstowe i obrazowe zapytania oraz być dostępny w różnych językach, w tym polskim. OpenAI podaje, że model w języku polskim osiągnął 82% poprawnych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru z 57 dziedzin. W języku angielskim zrobił to w ponad 85% przypadków. Model GPT-4 jest w stanie obejść blokady dla botów i umyślnie zwieść człowieka, aby osiągnąć cel. Elon Musk jest jednym z założycieli OpenAI i udzielał hojnego wsparcia tej firmie. Teraz zwraca uwagę, iż sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. O potężnych zagrożeniach i pilnej potrzebie nadzoru nad ChatGPT-4 mówi nawet dyrektor generalny OpenAI Sam Altman. Jestem szczególnie zaniepokojony, że te modele mogą być wykorzystywane do dezinformacji na dużą skalę i do cyberataków. Ale mimo niebezpieczeństw może to być również największa technologia, jaką ludzkość kiedykolwiek opracowała. Rzeczą, którą staram się ostrzec ludzi najbardziej, jest to, co nazywamy problemem halucynacji. Model będzie śmiało stwierdzał zmyślone rzeczy tak, jakby były faktami, powiedział Altman. Adam Szałach, wykładowca w Instytucie Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, mówi o nieprzewidywalnych skutkach rozwoju tej dziedziny nauki. Sztuczna inteligencja będzie dokonywała dużo mocniejszego profilowania na skutek tego, że będzie miała dostęp do licznych portali społecznościowych. Niekoniecznie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zapanować nad algorytmami, które będą profilowały informacje nam niezbędne. Kolejną rzeczą jest również dominacja firm, które mają olbrzymie zasoby danych. Powinno być to w jakimś stopniu usankcjonowane, dlatego że obecnie można odnieść wrażenie, że o ile wiemy teoretycznie, na jakiej zasadzie to działa, ciężko jest określić, jakie do końca skutki to przyniesie, powiedział Adam Szałach. Microsoft, jeden z partnerów OpenAI, potwierdził, że GPT-4 stanowi bazę dla najnowszej wersji jego wyszukiwarki Bing.